Cześć, tu Ernest! Dzisiaj omówię wam wszystkie nowe supermoce, które wejdą w czwartym sezonie. Do tego przekażę wam kilka informacji na temat 12 skinów superbohaterów. Zanim zaczniemy, to na początek mała uwaga. Pamiętajcie, że supermoce są do znalezienia na wyspie. One nie są dołączone do skinów. Dodam też, że nie wiadomo, kiedy wejdą które supermoce, ale wejdą. Okej, zaczynajmy! Iron Man już jest w grze w karnecie bojowym, a na wyspie swój początek ma nawet mini-event związany z postacią pod zbroją Ironmana. Mowa to oczywiście o Tonym Starku. To jednak nie wszystko. Najnowsze wycieki oraz zwiastuny tego sezonu zdradziły nam, że najlepsze dopiero nadejdzie. Najpierw ta najbardziej oczywista rzecz. Supermoc Ironmana. Na zwiastunie czwartego sezonu przedstawione są sceny, jak superbohaterowie korzystają ze swoich supermocy. I jedną z nich jest specjalny ruch, charakterystyczny dla Ironmana. Promień Unibeam. To bardzo potężny atak, który wykorzystuje projektor zamontowany na piersi zbroi Ironmana. I przypuszczam, że Unibeam będzie oddzielną bronią medyczną. Tak samo jak to jest ze zdolnościami Doktora Dooma, które są podzielone na dwie. Jedna zdolność to jego rękawicy ze superskokiem, a druga zdolność to rzut kulą energii. Hypex na swoim Twitterze dał znać, że specjalny atak Ironmana Unibeamem ma zadawać aż 150 punktów obrażeń graczom, a odnowienie trwałoby tylko 12 sekund. Druga zdolność to latanie. Czas odnowienia latania to 15 sekund. Jestem ciekaw, czy latanie będzie podobne do tego w grze Marvel's Avengers. To by było epickie. Twórcy gry mogą zaimplementować jego latanie w trybie celowania, czyli takie skrętne, ale wolne, albo latanie do szybkiego przemieszczania się w takiej formie rakiety. Podsumowując, supermocami Ironmana będzie na pewno latanie i Unibeam, ale możliwe, że będą też same rękawice. Coś na wzór repulsorów z eventu Avengers Endgame, który był w grze pod koniec kwietnia zeszłego roku. Repulsorami można było unieść się nad ziemię i oczywiście strzelać. Miały nawet one wspomaganie celowania. Nic dziwnego, w końcu gadżety Ironmana to genialna technologia. To tyle, co na dzień dzisiejszy wiemy o supermocach Ironmana, ale nie wszystko, co wejdzie do gry o tematyce tej postaci. W pewnej lokacji na wyspie pojawią się specjalne skrzynki Stark Industries, czyli firmy Tonego Starka. W takiej specjalnej skrzynce znajdziemy m.in. mityczne supermoce. I jak już się pewnie domyślacie, będą to supermoce Ironmana. Nie znamy jeszcze dokładnej lokacji tej skrzynki. Są dwie możliwości. Ona będzie albo zastępować niektóre klasyczne skrzynki co mecz w losowych miejscach, albo będzie ona występować tylko w miejscówce Ironmana. Na zwiastunie widać krótką animację, jak Tony Stark zakłada zbroję Ironmana w laboratorium, więc bardzo możliwe jest to, że Tony Stark rozbuduje swój warsztat albo przejmie władzę na środku wyspy i tam postawi swoje laboratorium, takie jak na tym ujęciu. Co ciekawe, w plikach gry znalazł się też specjalny model samochodu Whiplash, który został odpicowany w stylu Ironmana. Na masce jest umieszczony reaktor ARC, który będzie się podświetlał podczas jazdy. Warto uwagi jest to, że w kodzie gry prędkość tego samochodu jest ustawiona na wartość o 60% większą od normalnego modelu Whiplash. Fura Ironmana z łatwością wyciągnie stówę na ulicy. W tym przypadku tak samo, nie wiemy, gdzie ona by występowała, ale pierwszy strzał mój, jak i pewnie wielu z was, to miejscówka Ironmana. Zwiastun czwartego sezonu przedstawił też supermoc She-Hulk. Jej pierwsza mityczna zdolność będzie miała dwie funkcje. Jedną z nich jest superskok, który będzie można naładować do jednej sekundy. Naładowany skok wystrzeli nas bardzo wysoko, tak jak na filmiku w tle. Co ciekawe, po wyskoczeniu od razu nasza postać utworzy falę uderzeniową, która zada punkty obrażeń strukturom. Lądowanie to ta druga funkcja. Po takim skoku lądowanie uszkadza strukturę, na którą wylądujemy, oraz zadaje 40 punktów obrażeń graczom w zasięgu rażenia. Tutaj dodam informację, że to uderzenie po skoku nie jest wymagane. Można po prostu wysoko skoczyć bez uderzenia w ziemię. Drugą zdolnością She-Hulk będzie jej pięść, której uderzenie ma zadawać od 60 do 120 punktów obrażeń oraz będzie powoli odnawiała punkty naszego zdrowia. To będzie podobne do pięści Thanosa. Jest kilka uderzeń po 60, a ostatnie uderzenie zadaje 120. Do tego podczas trzymania tej supermocy będzie się szybciej biegać. Dokładniej o 20% szybciej. No to bardzo pasuje do tej postaci i w sumie to wszystko, co wiemy. She-Hulk w swojej ludzkiej formie już ma swój dom w sklepowej Sodebie, więc do gry raczej nie wejdzie nowa lokacja z tą postacią. Ale do sklepu może wejść męska wersja tej postaci, czyli przeogromny zielony Hulk.
Użytkownik Twittera Sharp zauważył, że w plikach gry znajduje się skin męski o takiej samej nazwie kodowej co She-Hulk. Hulk to zdecydowanie najlepszy kandydat na tego męskiego skina. Hulk, podobnie jak She-Hulk, może mieć dwa style. Jeden w wersji ludzkiej, a drugi w formie Hulka. Styl ten można byłoby przełączać wbudowaną emotką. Tak samo jak z She-Hulk. Niektórzy z was pewnie pomyślą, ale Hulk jest za duży, aby wejść do gry. Też tak pomyślałem, ale w grze jest na przykład już taki oto skin. Hulk może wejść do gry jako skin o podobnych gabarytach. Dalej, następną postacią na liście jest Krystal lub Kapitan Marvel. Mogliście o tych postaciach nie usłyszeć, a to dlatego, bo nie było ich ani w komiksie, ani na ekranach wczytywania, ani na zwiastunie tego sezonu. Hypex jednak w plikach gry doszukał się supermocy, poświęconej postaci o nazwie zaczynającej się na literę C. Dla tych, co nie wiedzą, to twórcy gry Fortnite często nazywają skiny w plikach gry nazwami kodowymi, zaczynającymi się na tą samą literę, co prawdziwa nazwa. Na przykład Deadpool ma nazwę kodową Donut. Po społeczności Fortnite krążą teorie, że tą postacią na C może być Krystal, ponieważ jej supermocą w komiksach jest m.in. ogień. Supermoc, o której wspomniał Hypex, to kula ognia, która zadawałaby od 70 do 100 punktów obrażeń. Może to też być Kapitan Marvel z uwagi na jej nazwę i supermoce, ale często używa ona elektryczności i magicznej energii, a nie ognia. Dobrym kandydatem byłby też Cannonball. Jego supermocą w komiksach jest umiejętność zamienia się w taką ludzką rakietę, która tworzy wokół niego kulę ognia. To byłby potężny atak całym ciałem. Wolałbym to niż zwykłe rzucanie kulami ognia, ponieważ mamy już rękawice Doktora Dooma, a do gry wejdą jeszcze rękawice Ironmana. Kolejnym superbohaterem nadchodzącym do Fortnite jest Wolverine, którego będziemy mogli odblokować za kilka tygodni. Wraz z jego wejściem do naszych szafek na pole bitwy wkroczy jego specjalna broń. Mowa to oczywiście o pazurach Wolverina. Pazury Wolverina będą dostępne jako zbieraki, ale też i jako mityczna broń do znalezienia na wyspie. Na zwiastunie widać, że będzie można nią ciąć naszych przeciwników, jakby byli zrobieni z ciepłego masła. Będzie aż 5 ataków wręcz, które będą zadawać od 35 do aż 100 punktów obrażeń. To coś w stylu Parasol Kingsman albo Mieczy Świetlnych. Atak w skoku będzie zadawać 25 punktów obrażeń i namierzać automatycznie przeciwników z przodu i za plecami. Ale to nie wszystko. Fani tej postaci już na pewno wiedzą, że jedną z jego supermocy jest szybka regeneracja. Podczas trzymania pazurów nasze zdrowie będzie się odnawiało o 2 punkty co sekundę. Do tego będziemy biegać o 20% szybciej. Pazurami też będzie można się obronić. Pazury podczas obrony będą w stanie wchłonąć do aż 2000 punktów obrażeń. Na zwiastunie widać też przez moment, jak Thor używa swojego młota, aby zesłać na przeciwników, no, swój młot. Wzywa młotem Bifrost i tym Bifrostem zrzuca ten młot. Taki rzut przeciwnikom zadawałby 80 punktów obrażeń, a struktury będą niszczone na jedno uderzenie. Odnowienie tego ataku ma trwać 9 sekund. Storm też doczeka się swojej supermocy, a mianowicie skoku tornado. Nasza postać po użyciu tej supermocy utworzy wokół siebie tornado na 10 sekund, dzięki któremu z łatwością będzie można dostać się gdzieś wysoko oraz niszczyć struktury. Pliki gry wskazują na to, że tornado będzie niszczyło wszystkie struktury od razu po zetknięciu. Trochę jak trolka. Przypuszczam, że takie tornado też odpychałoby graczy, więc będziemy mogli kogoś zrzucić z wysokiej budowli, jeśli dobrze nakierujemy nasze tornado. Następna na liście jest nie postać, a lokacja. Do sklepu Samsunga na Androidach wstawiono kilka nowych zrzutów ekranu z 4. sezonu. Na jednym z tych zdjęć jest widoczna miejscówka kolekcjonera. Jak sama nazwa wskazuje, to ktoś, kto kolekcjonuje rzeczy. Na zdjęciu widać, że muzeum kolekcjonera pojawi się nad górą przy kocim kociku. Znajdziemy tam m.in. wystawiony zegar z wykrzywionych wież, fragment meteoru, rakietę glutków, którą mogliśmy wystrzelić kilka tygodni temu i nawet przewody od narzędzia zagłady? Interesujące! Mam nadzieję, że tam będzie kilka rzeczy też z komiksów Marvela, nie tylko Fortnite'owych. Fakt, że taka lokacja pojawi się na wyspie, podpowiada nam, że do gry może wyjść skin kolekcjonera. Oto jak on wygląda w komiksach. Dalej w temacie samych lokacji, to na wyspie dzisiaj rano pojawiła się rezydencja mrówek. To kolejny fragment świata wyrwany z komiksu Marvela. To wyolbrzymiony kawał ziemi, taka kraina mrówek. To prawdopodobnie wyniki eksperymentu Hanka Pyma, który wynalazł technologię Ant-Mana. Są tutaj podziemne tunele, fiolki z cząsteczką Pyma i nawet tajemnicze ogromne jaja. To jest oczywiście nawiązanie do Ant-Mana, którego supermocą jest zdolność zmniejszania wielkości siebie do rozmiaru mrówki.
Czasami może też się powiększyć do rozmiarów giganta. Ta super zdolność raczej nie zawita do gry, ona byłaby chyba zbyt OP. Ale kto wie, ciekawie byłoby przeskoczyć przez taką szparę w budowli. Bardziej prawdopodobne jest moim zdaniem wyjście skina Antmana. Mamy już jego miejscówkę, to czemu by nie dodać skina? Teraz nadeszła pora omówić grupkę superbohaterów. Fortnite udostępniło okładki komiksów, stworzone przez Marvel. Są na nich widoczne postacie Fortnite, walczące ramię ze superbohaterami z komiksów. Tutaj na przykład jest Iron Man, a za nim unosi się Carbide z czwartego sezonu, poprzedniego rozdziału. A tutaj Mech sprawia niezły łomot Doomowi. Na tej ilustracji widać jak 8 różnych postaci, sięga po lamę z cennym łupem. Co ciekawe, połowa z tej ekipy to postacie z Marvela, których nie ma w grze. Od góry mamy tutaj Venoma, Blade'a, Daredevila i Ghost Ridera. Ta czwórka idealnie pasowałaby na Halloween, z uwagi na ich po pierwsze wygląd, a po drugie zdolności i zajęcia. Fakt, że Marvel przedstawiło te postacie w kontekście zderzenia światów Fortnite i Marvela, zdradza nam, że prawdopodobnie wejdą one do gry. Może w jakimś pakiecie za prawdziwe pieniądze albo za fałdolce. W plikach gry już jest wzmianka o męskim, Marvelowym skinie o nazwie kodowej zaczynającej się na literę V, więc przynajmniej skin Venoma można uznać za potwierdzony. Jest tutaj też potencjał na supermoce. Daredevil niesamowicie się bije wręcz i swoimi pałkami, Blade ma ostrą katanę, Ghost Rider ma swój motor i może na przykład zjać ogniem, a Venom... pałyka w całości? Szczerze mówiąc, to wątpię, aby dodano ich supermoce, ale skiny jak najbardziej. Kolejną postacią na liście jest nie superbohater, ani superbohaterka, a Pani Ryba. Wspominam o niej, ponieważ występuje ona na ekranach wczytywania z superbohaterami. I co ciekawe, okazało się, że prawdopodobnie księżniczka Ryba otrzyma swoją własną miejscówkę na wyspie. Zamek! Byłby on pełen różu. Na start czwartego sezonu poznaliśmy wygląd tego skina, ale pierwsza wzmianka o tym skinie w plikach gry pojawiła się we wrześniu poprzedniego roku, pod koniec pierwszego rozdziału Fortnite. Spider-Man. Pewnie wielu z was czeka na Spider-Mana, w tym ja. Ale niestety, nie ma zbyt wielu podpowiedzi co do jego nadejścia. W tym sezonie można blokować osiągnięcie, które polega na zlikwidowaniu kogoś od razu po przyciągnięciu go harpunem. Ikoną tego osiągnięcia jest logo Spider-Mana. Jest jeszcze jedno osiągnięcie z logiem Spider-Mana. Wymaga ono zdobycia 7 różnych tytułów specjalisty od broni w jednym meczu. Do tego niektórzy doszukują się podobieństwa we wzorze rozbitego szkła na zwiastunie. To trochę rzeczywiście przypomina pajęczynę. I to dosłownie wszystko, co na dzień dzisiejszy mamy do dyspozycji. Mam nadzieję, że Spider-Man zawita do Fortnite w tym sezonie. Ale ciężko jest na razie określić, czy na pewno wejdzie do gry. Na koniec Czarna Pantera. Najpierw rzućmy okiem na wycieki na temat tej postaci. Mango na swoim Twitterze dał znać, że Czarna Pantera będzie miał supermoc wchłaniania punktów obrażeń. Podczas trzymania jego supermocy wszystkie otrzymywane obrażenia będą obniżone o 50%. Ta wchłonięta energia kinetyczna otrzymywanych obrażeń będzie ładowała naszą drugą zdolność, jaką jest wyładowanie w postaci pulsu. Uzbieraną energię będzie można zamienić w taką falę energii, która zadawałaby obrażenia, zależne od tego, ile energii uzbieraliśmy. W filmie Marvela z Czarną Panterą jest pewna scena, w której to bohater zbiera energię po kulach, a następnie zebraną energię zamienia w puls energii, którym zamienił działające auto w grat. I tak to właśnie będzie działać w Fortnite. W plikach gry jest ukryta jeszcze jedna supermoc o nazwie Wybuch Turbiną Powietrzną. Nie znamy jednak zbyt wielu szczegółów na jej temat. Wiemy jeszcze, że podczas trzymania tej supermocy nasz bieg będzie szybszy o 30%. Poza supermocą Czarnej Pantery do gry wejdzie też pewnie skin superbohatera. Czarna Pantera to jeden z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie skinów. Bardzo mi się podoba jego zbroja. Jest minimalistyczna, ale ma dużo ciekawych szczegółów. Przypuszczam, że ten strój byłby reaktywny. Każdy trafiony strzał w nas mógłby zostawiać na stroju takie fioletowe ślady, które dają nam znać, ile energii zebraliśmy. Tak samo jak w filmach. Na jednym z samsungowych zdjęć Fortnite'a widać też monument Czarnej Pantery. Monument Czarnej Pantery będzie nową lokacją na wyspie, która pojawi się na wschód od gasnących gajów. Tam, gdzie ta miejscówka ma się pojawić, już pojawiły się pierwsze szczeliny. Czarną Panterę zostawiłem na koniec, ponieważ, no, na koniec najlepsze, a po drugie... chcę zarezerwować chwilę ciszy, aby... uczcić odejście aktora Chadwicka Bosemana, który świetnie odegrał rolę Czarnej Pantery w filmach MCU. Niestety, 28 sierpnia Chadwick opuścił ten świat.
Jego legendarna rola zostanie zapamiętana na zawsze. Niech spoczywa w pokoju. Nie wiemy jeszcze, co to znaczy dla Czarnej Pantery Fortnite. Ja mam nadzieję, że Fortnite i Marvel dodadzą pomnik Czarnej Pantery oraz mam przeogromną nadzieję, że zdecydują się przekazać część uzebranych pieniędzy na tym superbohaterze rodzinie Bosmana i na rzecz badań nad rakiem okrężnicy, który odebrał życie aktorowi.